Obierając ziemniaki, automatycznie wyrzucamy skórki do kosza. Jesteśmy przekonani, że przecież i tak do niczego nam się nie przydadzą. Okazuje się jednak, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele tracimy przez takie działanie. Skórki z ziemniaków mogą nam służyć na wiele sposobów. Po ich poznaniu już nigdy nie wyrzucisz skórek do kosza. Co skrywa w sobie skórka z ziemniaka? Ta część ziemniaka posiada w sobie wiele substancji odżywczych, witamin i składników, które mogą nawet występować w mniejszych ilościach w reszcie ziemniaka. Przede wszystkim skórki są pełne błonnika, który jest bardzo potrzebny w procesie trawienia oraz spalania tłuszczu. Co więcej, w skórkach znajdziemy bardzo dużo witaminy B oraz C. Posiadają w sobie znacznie mniejsze ilości sodu oraz tłuszczu. Co ciekawe, garść skórki z ziemniaków to połowa codziennego zapotrzebowania na witaminę C, potas, cynk i błonnik. Zatem w jaki sposób możemy wykorzystać tę niedocenioną część ziemniaka? Oto zastosowania dla zdrowia. Krążenie krwi i stany zapalne. Specjalnie przygotowany napój ze skórek z ziemniaka to idealne wsparcie dla krążenia krwi oraz zwalczania stanów zapalnych w naszym organizmie. Jedyne co potrzebujemy to litr wody i dwa ziemniaki. Przygotowanie napoju. Dokładnie umyj ziemniaki, aby mieć pewność, że nie zostały na nich żadne zanieczyszczenia. W międzyczasie zagotuj wodę. Do gotującej się wody wrzuć umyte ziemniaki i czekaj do momentu ich ugotowania. Następnie wyciągnij roślinę z garnka, a tak przygotowaną wodę pij 1-2 razy dziennie do momentu ustania stanu zapalnego. Łupież. Ten problem dotyka wielu ludzi i jest on bardzo wstydliwy i kłopotliwy. Jeśli specjalne szampony nie pomagają, to warto sięgnąć po domowy sposób, aby pozbyć się niechcianego problemu. Czego potrzebujemy? 1 litr wody, 14 ml jodu, 2 cytryny i 4 kg ziemniaków. Przygotowanie. Przede wszystkim należy dobrze oczyścić ziemniaki, aby można było spokojnie korzystać ze skórek. W tym samym czasie gotujemy wodę i w momencie wrzenia dodajemy oczyszczone skórki. Następnie czekamy około 15 minut i ściągamy z ognia. Kolejnym krokiem jest wyciągnięcie z wody skórki, które już nie będą potrzebne, a w wodzie dajemy czas na ostygnięcie. Kolejnym krokiem jest dodanie jodu oraz soku wyciśniętego z dwóch cytryn. Tak przygotowaną wodę wlewamy do butelki i gotowe. Mieszankę można używać przy każdym myciu głowy do momentu ustania problemu. Okład. Skórki z ziemniaka idealnie nadają się jako okład na poparzone miejsca. Każdy z nas doświadczył tego bolesnego momentu, a więc warto mieć pod ręką sposób, który może załagodzić ból. Wystarczy, że na poparzone miejsce przyłożymy wewnętrzną stronę skórki, aby załagodzić ból oraz wspomóc gojenie. Dla urody. Sprawdźmy teraz, jakie jest zastosowanie skórki z ziemniaka dla urody. Między innymi możemy wykorzystać je na przebarwienia skóry. Skórki posiadają właściwości wybielające, a więc idealnie nadają się do usuwania niechcianych przebarwień skórnych, które najczęściej występują na twarzy. W tym przypadku mamy do wyboru dwa sposoby: wcieranie lub maseczka. W przypadku wcierania wystarczy, że raz dziennie będziemy przekładać skórkę z ziemniaka do miejsca, gdzie występują przebarwienia i lekko zaczniemy ją wcierać. Powtarzamy to przez kolejne kilka dni, a z pewnością zauważymy różnicę. W przypadku maseczki będziemy potrzebować nieco więcej składników. Oto one: 5 ziemniaków, 200 ml jogurtu naturalnego, pół litra mleka i 5 g kurkumy. Przygotowanie. Na samym początku dodajemy do mleka oczyszczone skórki z 5 ziemniaków i odstawiamy na około 2 godziny, aby skórki mogły się dobrze namoczyć. Na samym początku dodajemy do mleka oczyszczone skórki z 5 ziemniaków i odstawiamy na około 2 godziny, aby skórki mogły się dobrze namoczyć. Następnie dodajemy jogurt i dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną mieszankę odstawiamy na noc, a na drugi dzień dodajemy kurkumę i ponownie mieszamy. Taką mieszankę nakładamy na przebarwione miejsca i dokładnie spłukujemy po upływie 30 minut. Zabieg najlepiej powtarzać 2-3 razy na tydzień. Czy znasz jakieś inne zastosowania skórki z ziemniaka? Jeśli tak, to koniecznie daj znać w komentarzu.